Ostatnio spotkałem się z szaleńcem, kapłanem. Uczy się arabskiego. Chce przeciągnąć islamitów na łono kościoła katolickiego. Widzicie, on pracuje w samym wulkanie, rozumiecie? Nie tu w Europie, gdzie tam, jaki tu problem islamitów. Bądź tam, gdzie oni rozdają kartę. I gdzie wyżynają całe wioski chrześcijańskie. Nie ma mi dzieci. Jedźcie do Syrii, jedźcie do Iranu, jedźcie do wschodniej czy północnej Afryki, to zobaczycie, co to jest islam. To jest taki szaleniec, on się uczy arabskiego. Bo trzeba im Matkę Bożą pokazać. Pokazać, że błądzą, że zostali oszukani. Przypominam, za moich bardzo młodych lat, przed 30, był w Anglii islamita, który napisał książkę Szatańskie wersety. Otrzymał wyrok śmierci, żyje gdzieś ukryty na świecie, ma ochronę rządową, zmienia nazwisko. Wrzał cały świat islamski. Napisał książkę Wersety szatańskie. Pan Marcin Dybowski w Antyku wydał taką książkę o dramacie islamu, tłumaczoną na język polski. Ona tam gdzieś jeszcze w starych archiwach, czy gdzieś tam wykupione, zniknęło. Przełożeni zakonni kazali im te książki spalić. One zostały wydrukowane nielegalnie. Pokazują cały dramat islamu. Jak zostali oszukani ci ludzie. Jest wydana ta książka gdzieś 4 lata temu na ziemi polskiej. Warto poczytać, poanalizować.